Hej, tu Katka Markowska. Zapraszam Was na cykl pod tytułem Fascynujące spotkania. Co tydzień będziecie mogli obejrzeć nowy odcinek, gdzie wraz z ekspertami wspólnie przyjrzymy się, jak wygląda świat otaczającej nas natury. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału i obejrzenia pierwszego odcinka pod tytułem Rośliny trujące. Słyszałam, że tutaj w ogrodzie botanicznym macie całkiem sporo niezłych trucicielek. Może by nam Pani coś poopowiadała trochę więcej? Zdecydowanie jest to pora roku, kiedy staramy się trzymać ręce z dala od wszystkich czerwonych i czarnych jagódek. Na przykład takie jak te? Tak, dokładnie tutaj rośnie nam przepięknie owocująca konwalia majowa. Pomarańczowe owoce aż się pchają do rąk, a tymczasem jeżeli się ich najemy, no to niestety, ale będziemy mieli duże problemy zdrowotne. Przy odrobinie szczęścia damy radę wszystko zwymiotować dosyć szybko, ale prawdopodobnie skończy się to wizytą w szpitalu. To nie jest bezpieczna roślina, pamiętamy, czegoś takiego absolutnie nie jemy. O, a to drzewo na przykład? A tutaj taki piękny zimozielony cis, jeżeli ma nasiona w czerwonych osnówkach. No to owszem, sama osnówka nie jest trująca nawet dla człowieka, ale cała reszta tak. Więc jeżeli niechcący połkniemy to nasiono, to też musimy zadbać o lekarza. No to wygląda na to, że tutaj chyba prawie wszystko jest trujące. Nie do końca. A nawet jeżeli jest trujące, to jak jest trujące dla nas, nie musi być trujące dla innych stworzeń. Mamy na przykład tutaj w naszych górkach, na Pienińskiej Górce, rośnie wawrzynek wilcze łyko. I ten wawrzynek, gdybyśmy jego czerwone owoce zjedli, dałby gorsze efekty niż ta konwalia. Ale ptaki już zjadły te owoce, już rozsiały i im się żadna krzywda nie stała. Ależ to sprytne! A czy jest tutaj jakaś taka roślina, której w ogóle nie trzeba zjadać, tylko na przykład wystarczy dotknąć, a i tak będzie duży problem? Jest. Mamy ją nawet niedaleko. Mamy tutaj dypta nasionolistny. No i tak, dzisiaj jak jest chłodno, pochmurno, nawet moglibyśmy go dotknąć. Mogę zarówno go dotknąć? Tak. Lepiej nie. Ach, dobrze. Zapamiętujemy. Zapamiętujemy, że dyptamu nie dotykamy. Jest to roślina fotouczulająca, czy inaczej fototoksyczna, trudna nazwa. Ale chodzi o to, że jeżeli dotkniemy dyptamu, to my nic nie poczujemy. Ale jeżeli potem słońce będzie świecić na skórę, która była w kontakcie z tym dyptamem, to wejdą nam bardzo nieprzyjemne poparzenia. Takie pęcherze, czerwone placki. To się potem długo goi, więc staramy się pamiętać, że dyptamy zawsze omijamy bez dotykania. Oczywiście nie trzeba wpadać w panikę. Jak już nam się zdarzy dotknięcie, jak najszybciej umyć to miejsce, którego dotknęliśmy. Jakie to wszystko jest tutaj niebezpieczne. Tutaj na przykład mamy takie ciemne owoce. Niektórzy nawet pytają nas, czy to nie są borówki, ale nie borówki. Na takiej roślinie to trujące nasiona kokoryczki. Kokoryczka także nie jest bezpieczna i też zostawiamy ją ptakom. Warto pamiętać, że prawdziwe borówki, tak zwane amerykańskie, to rosną na krzakach, a nie na czymś takim. A co się stanie, jak się taką kokoryczkę zje? Po kokoryczce na pewno będziemy wymiotować. Możemy mieć duże problemy z sercem, z przewodem pokarmowym, z wątrobą. Możemy mieć naprawdę bardzo dużo problemów. A ten mały kwiatuszek pewnie też jest trujący? Oczywiście. Jest trujący i ten kwiat. Trująca jest tak samo jego cebula, która siedzi pod ziemią. Do tego stopnia trująca, że zjedzenie takiej cebuli na pewno by nas zabiło. Natomiast ci, którzy pracują, bo to jest piękna roślina ozdobna, ci, którzy pracują w sortowniach i starają się te cebule w jakiś tam sposób przygotować do sprzedaży, muszą pracować w rękawiczkach, bo ta substancja może przechodzić nawet przez skórę. No może chodźmy stąd lepiej. Do następnych roślin trujących. Taka mała cebula potrafi zabić? Tak.
I niestety w dawnych, dawnych czasach to się zdarzało. Trujący jest oczywiście bluszcz, więc jego owoców też nie jemy. Oczywiście. A to takie piękne? A to nam się przebarwia na piękny kolor oczywiście. Krewna naszej trzmieliny europejskiej. I tak jak trzmielina europejska, te pomarańczowe nasionka też ma trujące. To po co my to w ogóle uprawiamy, skoro to jest takie toksyczne? No, mamy powody. A jakie to powody? Chociażby takie, że są to rośliny lecznicze. Z takiej konwali, z zimowitu, z cisu uzyskujemy substancje, które znajdują się potem w lekach. Niektóre z nich mogą nam nawet pomagać w leczeniu nowotworu. Są rośliny silnie działające na serce. I takim przykładem rośliny, która dba o nasze serce, jest naparstnica. Jaka ona jest piękna! Piękna i pożyteczna, lecznicza. Bardzo bym chciała mieć taką siwą w ogrodzie. Ale ja chyba nie mogę, bo z ogrodu botanicznego nic nie mogę zabierać, prawda? Tak, z ogrodu botanicznego roślin nie zabieramy, ale naparstnicę można zdobyć w postaci nasion lub sadzonek, nawet w sklepach ogrodniczych. To jedna z tych pięknych roślin, które mimo że trujące, trafiły do naszych ogrodów, bo chcieliśmy je mieć bliżej niż w dzikiej przyrodzie. No taką jedną to koniecznie muszę mieć u siebie. Ciekawe, czy udało Wam się zapamiętać nazwy wszystkich 9 roślin, o których mówiła nasza specjalistka. Dajcie znać w komentarzach. A już w kolejnym odcinku dowiecie się, czy można samodzielnie wyhodować grzyby w doniczce. Do zobaczenia!